Cześć. Czas kontynuować moją misję propagowania inwestowania i korzyści płynących z myślenia długoterminowego. Super byłoby, gdyby na ten podcast trafiali też początkujący inwestorzy, bo mam wrażenie, że pomoże im to poukładać pewne sprawy dotyczące giełdy i pozwoli uniknąć wielu pułapek, których również mi udało się uniknąć dzięki czytaniu bądź słuchaniu właśnie takich materiałów. Ten odcinek nie będzie oczywiście tylko dla początkujących i myślę, że każdy na nim skorzysta. Bardziej doświadczonych inwestorów zachęcam do porównywania swoich poglądów z moimi i dzielenia się w komentarzach zasadami, które kierują waszym inwestowaniem. Odcinek nosi tytuł 8 złotych zasad inwestowania dywidendowego. Zaczynajmy. Zasada pierwsza. Naucz się myśleć w kategoriach długoterminowych. To stało się już pewnie trochę utartym sloganem, ale ja ciągle uważam, że warto to na każdym kroku podkreślać i przypominać. My, jako ludzie, mamy zapisane w genach uwielbienie dla natychmiastowej gratyfikacji, bo kiedyś działanie tego mechanizmu pewnie bywało kwestią życia i śmierci. Dzisiaj jest on wykorzystywany przez twórców gier, seriali, reklam, social mediów, którym chyba wszyscy przynajmniej od czasu do czasu ulegamy i spędzamy przy nich więcej czasu niż byśmy chcieli. Tutaj przytoczę jeden z najbardziej znanych eksperymentów psychologicznych, czyli test pianki, w którym w latach 60. badacz z Uniwersytetu Stanforda przetestował umiejętność odraczania gratyfikacji u 653 dzieci w wieku przedszkolnym. Użyto w nim popularnych w USA pianek marshmallow. Badanymi w eksperymencie były dzieci w wieku około 4 lat. Zostały wprowadzone do pokoju, gdzie na stole czekała na nich słodka pianka. Prowadzący mówił, że musi na chwilę wyjść i przedstawiał dzieciom swoją propozycję. Mogły zjeść piankę od razu albo poczekać, aż wróci. Obiecywał, że w ramach nagrody za czekanie dziecko dostanie dodatkową piankę. Okazało się, że około 30% dzieci wytrzymało 15 minut i udało im się zdobyć tę dodatkową piankę. Najciekawsze jest jednak powtórne badanie uczestników, które odbyło się 10 i 12 lat później, bo okazało się, że dzieci, które potrafiły w wieku tych 4 czy 5 lat odroczyć gratyfikację, znacząco lepiej radziły sobie w szkole i uzyskiwały dużo lepsze wyniki w takim amerykańskim odpowiedniku matury. Mówię tu o tym głównie dlatego, że ten eksperyment najprawdopodobniej pokazuje ścisłą korelację pomiędzy umiejętnością kontrolowania emocji a sukcesem w wielu dziedzinach życia. Najlepsze, że o ile w tym badaniu testowane były w pewnym sensie wrodzone lub nabyte bardzo wcześnie umiejętności, o tyle wydaje mi się, że spokojnie można nauczyć się kontrolować emocje poprzez taką regularną praktykę. Jeżeli chodzi o ćwiczenia tego typu umiejętności, to bardzo polecam dosyć znaną książkę pod tytułem Pułapki myślenia, która pomaga zrozumieć, zracjonalizować i omijać pułapki, w jakie nasz mózg wpada z ogromną przyjemnością, bo zwykle oszczędza w ten sposób energię. Odbiegając na chwilę od tematu odcinka, zwróćcie uwagę, że kiedy mówimy o kontrolowaniu się, nawykach i tak dalej, traktujemy nasz mózg trochę jakby był jakąś odrębną istotą, z którą musimy stoczyć walkę, żeby wyrobić sobie odpowiedni nawyk albo żeby właśnie kontrolować emocje. No i z tego co wiem, to trochę tak to właśnie wygląda. No i tutaj musicie mi wybaczyć zbytnie uproszczenia, ale z tego co czytałem, to wyglądało tak, że bardzo dawno temu nasi przodkowie dysponowali tylko tym tak zwanym mózgiem gadzim, który tak trochę bezmyślnie kierował nimi, wytwarzając konkretne emocje, na przykład strach, i wykształcając odpowiednie instynkty, tak żeby szybko reagować na ewentualne zagrożenie. Dopiero później na tym mózgu pierwotnym zaczęła się w pewnym sensie oplatać ta nowa istota, którą dysponujemy dzisiaj i która powoduje, że jesteśmy istotami inteligentnymi i właśnie w przeciwieństwie do zwierząt potrafimy w pewnym stopniu kontrolować te nasze instynkty. Wygląda to trochę tak, jakby te dwa mózgi były czymś odrębnym i musiały w pewnych kwestiach ze sobą rywalizować. Na przykład ten mózg pierwotny mówi ci, że musisz koniecznie zjeść całe opakowanie ciastek, bo nie wiadomo kiedy uda się zdobyć kolejny posiłek. Za to ten nowy mózg wie, że możesz w każdej chwili pójść do sklepu, no i przydałoby się jednak kontrolować swoją dietę po to, żeby chociażby czuć się lepiej. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat. I to wyobrażenie, które wam tutaj opisałem, bardzo pomogło mi racjonalizować i kontrolować niektóre myśli i emocje, które
pojawiały się w mojej świadomości. Nie wiem, na ile ma to przełożenie na giełdę, bo trochę ciężko to zmierzyć, ale na pewno bardzo pozytywnie przełożyło się na komfort życia. Czyli tak krótko podsumowując pierwszą zasadę, uczymy się myśleć długoterminowo, uczymy się kontrolować emocje i odraczać gratyfikację. To właściwie już jest taka solidna podstawa, żeby zacząć odnosić na giełdzie sukcesy. Zasada druga. Wybierz odpowiednią dla siebie strategię i taktykę. No i tutaj musimy sobie wyjaśnić te dwa terminy. Strategia to takie nasze ogólne założenie, czyli na przykład inwestowanie dywidendowe lub inwestowanie pasywne. A taktyka to zbiór działań, poprzez które będziemy dążyć do realizacji właśnie tej naszej strategii. Chodzi mniej więcej o to, żeby jeszcze przed rozpoczęciem inwestowania nakreślić sobie odpowiednie ramy, poza które nie będziemy wychodzić. W moim przypadku na początku były to duże i bezpieczne polskie spółki dywidendowe, takie jak PZU czy Asseco, bo bardzo ceniłem sobie wtedy takie poczucie bezpieczeństwa. Teraz już trochę ten margines ryzyka mi się zwiększył i inwestuję trochę bardziej ryzykownie. Następnie powinniśmy ustalić, co jaki czas będziemy inwestować i wybrać już takie bardziej konkretne kryteria doboru spółek, które nam akurat będą odpowiadały. Tutaj podam przykład, że niektórzy będą czuli się świetnie z takimi pewniakami dywidendowymi, które mają już ugruntowaną historię wypłat dywidend i wzrostu przychodów i będą w stanie zapłacić za taką pewność wyższą cenę, a inni inwestorzy będą znowu preferować spółki, które dopiero zaczynają budować swoją historię dywidend, licząc na znaczny wzrost tego wskaźnika w przyszłości. Wydaje mi się, że taki konkretny i spójny plan jest jednym z kluczowych czynników determinujących przyszły sukces bądź porażkę w inwestowaniu i jestem w szoku, jak wiele osób inwestuje w jakieś przypadkowe spółki, o których zobaczył akurat artykuł, wpis na jakimś forum bądź filmik na YouTubie. Odpowiednio dobrana strategia pozwala znacznie zawęzić liczbę instrumentów, którymi w ogóle będziemy zainteresowani. W przypadku strategii dywidendowej odrzucamy po prostu wszystkie spółki, które nie płacą dywidend. Wystarczy dodać do tego na przykład kryterium rosnących przychodów, odpowiednio wysokiej kapitalizacji, płynności i na przykład ceny do zysku. No i jeśli inwestujemy na GPW, zostaje nam całkiem niewielka grupa spółek, które możemy sobie dodać do obserwowanych na stronie naszego domu maklerskiego, spokojnie je studiować i dokonywać zakupów, jeżeli uznamy, że dane warunki cenowe nam w danym momencie odpowiadają. Oczywiście może się okazać, że przez takie podejście już na wstępie odrzucimy spółkę, która kiedyś okaże się przyszłym Amazonem, no ale umówmy się, szukanie takich perełek jest już podejściem znacznie bardziej skomplikowanym, ryzykownym, wymagającym znajomości i ogromnych umiejętności. W zamian za pogodzenie się z faktem, że giełda dla większości z nas nie będzie po prostu zbyt dobrym miejscem na uprawianie hazardu, otrzymujemy świetne i mimo wszystko dosyć nieskomplikowane narzędzie do gromadzenia i pomnażania kapitału w długim terminie. Podsumowując ten drugi punkt. Pamiętaj, żeby inwestować zawsze według z góry określonego i konkretnego planu. Najlepiej mieć wszystko zapisane na jakiejś kartce. Pozwoli to trochę uporządkować sobie w głowie ten krótkoterminowy chaos, który panuje na rynkach finansowych. Zasada trzecia. Ustal jasne kryteria sprzedaży spółek. No tak, wszyscy mówią o kupowaniu, a nikt o sprzedawaniu. Faktycznie to jest bardzo trudny temat, ale też w tym przypadku dobrze mieć jest jakiś jasny i z góry określony plan, w jakich warunkach będziemy pozbywać się naszych inwestycji. Kiedy zaczynałem inwestować, to wydawało mi się, że będę wybierał tylko takie spółki, które można trzymać przez całe życie i nigdy nic nie sprzedam, bo przecież Buffett mówił, że jego horyzont inwestycyjny to wieczność, bla 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 bla. Rzeczywistość jednak bardzo szybko to weryfikuje i okazuje się, że czasami ze względu na jakieś zupełnie losowe wydarzenia makroekonomiczne w spółce zaczyna się coś psuć i na przykład przestaje wypłacać dywidendę, no albo jak w niedawnym przypadku Torpolu spółką zaczyna mocniej interesować się Skarb Państwa i przestaje wypłacać dywidendę bez żadnego powodu. W takich momentach trzeba zachować spokój, bez mrugnięcia okiem sprzedać nasze akcje, które przecież z założenia mają wypłacać nam regularne dywidendy i przenieść kapitał do jakiejś innej, zdrowej spółki lub inwestycji. To się może wielu osobom nie spodobać, ale faktycznie uważam, że takie aktywne inwestowanie dywidendowe wymaga
dużego stopnia czujności i czasu poświęconego na edukację i przynajmniej takie pobieżne śledzenie trendów makroekonomicznych. Ja to akurat po prostu lubię, więc nie mam z tym żadnego problemu, ale jeżeli ktoś nie chce poświęcać czasu na giełdę, to chyba doradzałbym wtedy po prostu inwestowanie w 100% pasywne. W ogóle taką ciekawostką jest, że sam Buffett dosyć często sprzedaje posiadane przez siebie akcje wbrew temu, co właśnie kiedyś mówił. Fajny materiał na ten temat pojawił się na kanale Wolny Arystokrata i jest zatytułowany Kiedy sprzedać akcje? 10 powodów. Polecam. Innym, ale już chyba bardziej przyjemnym powodem sprzedaży akcji może być nadmierny wzrost kursu. Nadmierny, czyli taki, który nie będzie bezpośrednio skorelowany z fundamentami spółki. Musimy wtedy rozważyć, czy czasami nie warto przenieść przynajmniej części tego kapitału do jakiegoś tańszego aktywa. Tylko tutaj muszę podkreślić, że chodzi mi o taki nienaturalny wzrost, bo jeśli wasza spółka wzrośnie o 100% pod wpływem wzrostu przychodów i zysku, to raczej nie warto się jej pozbywać i to, że macie na niej zysk, nie ma znaczenia, ale jeśli przychody i zyski wzrosły na przykład o 100%, a kurs powiedzmy o 400 i nie widzicie za bardzo możliwości, żeby spółka tak szybko rozwijała się w przyszłości, to moim zdaniem warto mocno rozważyć sprzedaż akcji. Na szczęście na GPW nie mieliśmy z tym raczej za dużo problemów, bo spółki były raczej niedowartościowane, ale życzę Wam, żebyście mieli w przyszłości problem typu, czy aby Wasza spółka nie wzrosła nadmiernie w stosunku do fundamentów. Zasada czwarta. Bez przerwy się ucz i poszerzaj swoje kompetencje. Może powiem to trochę zbyt dobitnie, ale faktycznie według mnie jest tak, że nie ma prawdziwego inwestowania dywidendowego bez czerpania satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy, poszerzania horyzontów i zwiększania dochodów. Po pierwsze, tworząc zdywersyfikowany portfel dywidendowy, zahaczymy przynajmniej o kilka branż. Dla mnie na przykład to jest wręcz naturalne, że dobry inwestor dywidendowy powinien mieć wiedzę na temat chociażby rynku nieruchomości, mieć swoją opinię i dostępną aktualnie wiedzę na temat wojny w Ukrainie, wiedzieć w jakim kierunku ewoluuje prawo unijne, interesować się trendami makroekonomicznymi, śledzić rynek walutowy, obserwować wykres miedzi, wiedzieć co słychać na rynku stali, przejść cyberpunka, znać ceny frachtu i nie wiem, oglądać kanał Załóż Inwestor. Może trochę mnie tu poniosło, ale rozumiecie o co chodzi. Mam wrażenie, że to jest dziedzina, gdzie taka szeroka wiedza ogólna naprawdę pomaga i daje nam realnie dostrzegać okazje tam, gdzie inni ich po prostu nie widzą. Tutaj znowu podam przykład Pawła Malika, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wykręcił na IKE ponad 30% średniorocznej stopy zwrotu, a który dzieli się ostatnio swoją wiedzą w wywiadach. Polecam posłuchać, bo jest tam dużo ciekawych wniosków i każdy z nas na pewno będzie się mógł od niego sporo nauczyć, no a przy okazji można gdzieś tam między wierszami wyczaić, jakie spółki pan Paweł kupuje w tym momencie do swojego portfela. Drugą częścią tej zasady o poszerzaniu kompetencji jest już poszerzanie wiedzy w takich bardziej specyficznych dziedzinach, aby po prostu z wiekiem i doświadczeniem móc zarabiać coraz więcej. Chyba wszyscy zgodzimy się, że osiągnięcie niezależności finansowej, otrzymując przez całe życie minimalną krajową, będzie co najmniej bardzo trudne. Tutaj znowu mogę polecić kanał Inwestomat, który w jednym z odcinków robił dokładne wyliczenia, ile powinniśmy odkładać, żeby móc pozwolić sobie na życie z dywidend i odsetek. Ja tutaj tylko będę postulował taką ogólną zasadę, żeby jednak starać się tak wpływać na swoje dochody i ograniczać wydatki, żeby co roku lub co 2 lata zwiększać chociaż minimalnie tę nominalną kwotę naszych inwestycji. Oczywiście rozumiem, że czasami to po prostu nie będzie możliwe, ale fajnie by było, żeby ostatecznie w dłuższym terminie ten trend wzrostowy był po prostu widoczny. Zasada piąta. Zawsze miej w głowie jakieś alternatywne inwestycje. Mówiłem wcześniej o strategii i o potrzebie trzymania się jej. To prawda, przez 90% czasu to będzie zapewne bardzo dobry wybór, ale trzeba mieć w głowie scenariusz na czas, gdyby sentyment do rynku giełdowego stał się ekstremalnie pozytywny i po prostu nie widzielibyśmy już na nim okazji inwestycyjnej. To oczywiście łączy się z tym punktem o edukacji, ale generalnie chodzi o to, żeby zawsze mieć jakiś punkt odniesienia. Dla giełdy często jest to tak zwana stopa wolna od ryzyka, czyli oprocentowanie, które oferują lokaty czy tam łatwo dostępne obligacje. Jeżeli przewidujemy, że w ciągu
no powiedzmy roku lepszy efekt da inwestycja w lokatę, konto oszczędnościowe czy obligacje, no to racjonalnie myślący człowiek nie będzie podejmował ryzyka na giełdzie. Oczywiście takie wrażenie często bywa bardzo złudne, bo okresy najgorszego sentymentu zwykle okazują się najlepsze do inwestycji w akcje. Dlatego w ostatnim czasie, mając do wyboru 8% na koncie oszczędnościowym, bez wahania tak czy inaczej inwestowałem w spółki wypłacające powiedzmy 5 czy 6% dywidendy, bo wiem, że to 8% na koncie oszczędnościowym jest przejściowe i obwarowane dodatkowo jakimiś tam warunkami promocyjnymi, no a moja spółka dywidendowa bez problemu utrzyma taki poziom wypłaty latami, a z dużym prawdopodobieństwem będzie jeszcze go zwiększać. No dobra, ale my tutaj rozważamy sytuację odwrotną. Co jeśli wszystkie spółki i indeksy, które obserwujemy, będą wydawać nam się drogie? Moim zdaniem nie powinniśmy mieć wtedy problemu z chwilowym odejściem od naszej strategii i poszukaniem po prostu czegoś innego. Musimy mieć oczywiście wtedy jakieś obiektywne porównanie. Na przykład, jeżeli nasze spółki kupione dzisiaj płaciłyby nam 4% rocznie i nie miały jakichś niesamowitych perspektyw rozwoju, a chociażby z wynajmu mieszkania moglibyśmy wyciągnąć 11% i mamy akurat właśnie bardzo dużo wolnej gotówki, no to chyba nie ma się co zastanawiać, bo nawet jeśli ten wynajem to nie jest taki 100% zysk pasywny, to najprawdopodobniej i tak będzie warto dla tej różnicy w zwrocie z inwestycji. To jest pewnie jakiś totalnie abstrakcyjny przykład, ale wydaje mi się, że nie warto zamykać się na jedną opcję i bez względu na wszystko się jej trzymać. Chyba teraz trochę podpadnę, bo wiem, że w Polsce jest to dosyć duża grupa, ale mam wrażenie, że inwestorzy w metale szlachetne mają często ten problem, że tak mocno wierzą w złoto, że odbierają sobie szanse na kupno atrakcyjnych akcji. Szczególnie, że strategia akcyjna historycznie, no po prostu w dłuższym terminie zawsze pokonywała te stopy zwrotu z metali szlachetnych. No chyba, że ktoś realnie zakłada jakiś scenariusz III wojny światowej czy innej klęski, no to jestem w stanie zrozumieć lokowanie większości kapitału w złocie. I tutaj znowu muszę podkreślić, że ja faktycznie od kilku lat jestem bardzo pozytywnie nastawiony do polskiego rynku akcji i od kilku lat uważałem rynek amerykański za przewartościowany. Może mam rację, a może się mylę, ale na pewno nie zamykam się na zawsze w tym sposobie myślenia. Musiałbym być kompletnym ignorantem, jeśli nie dopuszczałbym możliwości kupna amerykańskich akcji w czasie, kiedy uznam, że są odpowiednio wycenione lub że dolar jest odpowiednio tani. Zamykanie się w tym jednym sposobie myślenia jest co prawda wygodne, ale w inwestowaniu najprawdopodobniej będzie tragiczne w skutkach. Zasada szósta. Dywersyfikuj swój portfel. Po sieci krąży jakieś antyczne powiedzenie Buffetta, że dywersyfikacja świadczy o tym, że nie wiesz, co robisz i w co inwestujesz. No, nie chcę kłócić się tu z Buffettem, ale po pierwsze sam ma w portfelu 41 spółek, a po drugie to powiedzonko jest najzwyczajniej w świecie głupie i szkodliwe dla 99% inwestorów. Nie mając tak zwanych insajderskich informacji, czyli takich bezpośrednio od prezesa czy zarządu spółki, nigdy nawet nie zbliżymy się do 100% pewności, że inwestujemy swoje pieniądze w odpowiednią firmę i w odpowiednim czasie. Dla większości ludzi taką inwestycją, której nie trzeba specjalnie dywersyfikować, będzie po prostu ich własna firma. Wtedy każdy wie z pierwszej ręki, jakie są realne zarobki i perspektywy rozwoju. Na giełdzie zawsze w pewnym sensie będziemy robić to w ciemno i zawsze będziemy czuć jakąś dozę niepewności. Dywersyfikacja jest właśnie po to, żeby coś, o czym nie mieliśmy prawa wiedzieć, lub po prostu jakieś totalnie losowe wydarzenie, nie zrujnowało nam całego portfela i stopy zwrotu na lata. Moim zdaniem dywersyfikować się zawsze warto, chociaż nie nadmiernie, a ewentualną koncentrację portfela zyskiwać przez stopniowe kupowanie spółek, którym przypisujemy największe prawdopodobieństwo sukcesu, tak żeby stanowiły po prostu większy kawałek naszego portfela niż te bardziej ryzykowne spółki. W tym temacie polecam dwie książki Nassima Taleba, Czarny Łabędź i Antykruchość oraz kanał Tomasza Trelli, w którym pan Tomasz sporo mówi o dywersyfikacji, sugerując taką optymalną liczbę spółek w okolicach 20-25. Zasada siódma. Mądrze wybieraj spółki. Początkujący inwestorzy, chociaż nie tylko oni, mają tendencję do koncentrowania się na spółkach wypłacających bardzo wysokie dywidendy w odniesieniu do kursu akcji. Czasami faktycznie może to świadczyć o tym, że spółka jest po prostu tania, ale w takich sytuacjach łatwo nieświadomie nadziać się na pułapkę.
Ja sam raczej niechętnie inwestuję w momencie, kiedy spółka ogłosi już chęć wypłaty wysokiej dywidendy, bo inwestorzy natychmiastowo to wyceniają, podbijając odpowiednio wysoko kurs akcji. Staram się szacować przyszłe wyniki spółek i na tej podstawie przewidywać wysokość dywidend. Wtedy faktycznie jest jeszcze dużo niewiadomych i przeprowadzając skuteczną analizę mamy szansę trochę wyprzedzić i przechytrzyć rynek. Wysoka dywidenda może też czasami wynikać z jakichś zdarzeń jednorazowych, typu sprzedaż części przedsiębiorstwa albo chwilowych czynników makroekonomicznych. Tutaj trzeba wyjątkowo uważać, bo brak możliwości powtórzenia rekordowych wyników w przyszłości będzie z całą pewnością spychał kurs akcji coraz niżej i otrzymanie jednorazowej wysokiej dywidendy, jeszcze dodatkowo pomniejszonej o podatek Belki, szybko przerodzi się po prostu w stratę finansową. Wskaźnik, który to pokazuje, nazywa się payout ratio. Można to przetłumaczyć jako stopa wypłaty dywidendy. No i kiedy ten wskaźnik wynosi 50%, to informuje nas, że spółka wypłaciła w danym roku 50% swojego zysku netto w postaci dywidendy. No i teraz pewnie wszyscy zgodzimy się, że inwestując dywidendowo, zależy nam również na wzroście kwot dywidend i wzroście kursu akcji. No i to będzie niemożliwe, jeżeli spółka nie zostawi sobie odpowiednio dużo pieniędzy na rozwój i inwestycje. Długotrwałe wypłacanie całego zysku netto i brak wzrostu przychodów będą skutkowały spadkiem kursu akcji i znacznym pogorszeniem jakości firmy. Oczywiście trzeba pamiętać, że jeżeli spółka nie ma zadłużenia, to spokojnie może finansować swoje inwestycje kredytem czy emisją obligacji, więc wypłata 90 czy 100% zysku w jakimś roku wcale nie musi oznaczać jeszcze jakiejś czerwonej flagi. No ale dobrze jest trzymać rękę na pulsie i obserwować, czy zarząd ma pomysł, jak rozwijać firmę i zwiększać regularnie przychody. Bo w gruncie rzeczy na tym nam jako długoterminowym akcjonariuszom powinno zależeć dużo bardziej niż na wysokiej dywidendzie w danym roku. Takim modelowym przykładem spółki z mojego portfela jest obecnie Cognor, który miał absolutnie rekordowy 2022 rok i faktycznie wypłacił wysoką dywidendę, ale stanowiła ona tylko 36% zysku netto z 2022 roku. Ku mojemu zadowoleniu spółka poczyniła potężne inwestycje, po zakończeniu których będzie to już zupełnie inna, praktycznie dwa razy większa firma. Oczywiście nie mówię tego, żeby zachęcać kogokolwiek do kupna akcji, bo wszystko to, co mówię, było już w Cognorze na bieżąco wyceniane, ale chciałem pokazać jakiś praktyczny przykład spółki, która wie, co robić z pieniędzmi, a jednocześnie nie zapomina o akcjonariuszach. Przeciwnym przykładem jest za to Mercator, który w 2020 roku zarobił ponad 1 miliard złotych, a 3 lata później przychody tej spółki spadły do poziomu tych sprzed pandemii. Tutaj naprawdę należą się szczere gratulacje dla prezesa, bo trudno mi sobie wyobrazić, jak można spieprzyć taką okazję na rozwój firmy. Podsumowując ten punkt, nie skupiajmy się tylko na stopie dywidendy. Jest mnóstwo innych czynników, które będą determinować sukces naszej inwestycji w przyszłości. Pamiętajcie też, że spółki dywidendowe są z natury dosyć leniwe, więc jeśli macie poczucie, że coś Wam uciekło, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze pojawi się okazja, żeby to dokupić. Tutaj znowu przykład z życia. Miałem tak z PZU, gdzie wyznaczyłem sobie taką mentalną granicę, że nie kupuję powyżej 30 zł i już naprawdę wiele razy miałem wrażenie, że pewnie w takim razie już nigdy tego nie dokupię. No i niestety lub niestety szybko okazywało się, że moje warunki były spełniane szybciej i częściej niż bym tego chyba chciał. Zasada 8. Inwestuj regularnie. Nikomu do tej pory nie udało się przedstawić konkretnych dowodów na to, że istnieje jakiś magiczny sposób na wybranie idealnego momentu na zakup akcji. Regularne i stopniowe inwestowanie wydaje się najbardziej rozsądną strategią, pozwalającą ograniczyć ryzyko i otrzymać ostatecznie średnią, uczciwą cenę zakupu danego instrumentu. Moim zdaniem trochę błędnie myślimy o inwestycji jako o konkretnym punkcie w czasie. W przypadku inwestorów dywidendowych będzie to raczej zbiór wielu punktów na przestrzeni kilku miesięcy lub nawet kilku lat. Może uznacie to, co powiem, za spory błąd, ale wydaje mi się, że takie najbardziej wartościowe analizy zawsze robiłem już w momencie posiadania pierwszego pakietu akcji. Wygląda to mniej więcej tak, że po takiej wstępnej analizie i kilku lub kilkunastu dniach myślenia nad plusami i minusami potencjalnej inwestycji,
decyduje się kupić pierwszy pakiet akcji. W moim przypadku było to zwykle tam 1500 lub 2000 zł. Kwota jest nieprzypadkowa, bo chodziło o to, żeby ograniczyć prowizję. Dopiero wtedy tak dokładnie zaczynałem poznawać spółkę. Śledziłem najnowsze informacje, nowe raporty, wypowiedzi zarządu, publikacje na portalach giełdowych i na YouTubie. Czasami zdarzało się, że nie decydowałem się już na zwiększenie pozycji ze względu na pojawienie się jakichś informacji, które powodowały, że obawiałem się pakować tam większą kasę, ale z drugiej strony to podejście pozwoliło mi poznać kilkanaście spółek dosłownie na wylot i czuję się komfortowo cały czas, zwiększając w nich moje zaangażowanie. Nie wyobrażam sobie trochę być w sytuacji, gdzie nagle ktoś dostaje spadek powiedzmy 500 000 zł i mając świadomość wysokiej inflacji stara się to gdzieś ulokować. Wydaje mi się, że to jest główna przyczyna tego, że ludzie wygrywający w loteriach prędzej czy później tracą swoje pieniądze. Po prostu nie są gotowi psychicznie na zarządzanie takimi większymi pieniędzmi. Regularne inwestowanie i odkładanie sprawia, że na przestrzeni lat faktycznie zdobywamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. Pamiętam, jak zaczynałem i wyobrażałem sobie, że to musi być strasznie stresujące zarządzać portfelem wielkości 100 tysięcy złotych, a teraz już kwoty tego typu nie robią na mnie aż takiego wrażenia, no bo po prostu do nich dojrzałem. Natomiast z drugiej strony cały czas pewnie nie poradziłbym sobie z zainwestowaniem na przykład 100 milionów, bo musiałbym już brać pod uwagę czynniki, z którymi do tej pory nie miałem zbyt dużej styczności, a na których poznanie po prostu przyjdzie czas jeszcze w przyszłości. Dlatego właśnie tak kluczowe wydaje mi się to takie stopniowe zwiększanie kwoty inwestycji. Więc tak, uważam, że najwięcej uczymy się mając już pieniądze na giełdzie. Warto zrobić faktycznie porządny research przed wpłatą pierwszych pieniędzy, ale tak jak nie nauczymy się jazdy na rowerze czytając o tym w książkach, tak według mnie nie nauczymy się inwestowania bez postawienia na szali własnych pieniędzy. Podsumowując ten punkt, regularne inwestowanie pozwoli nam ograniczyć ryzyko we wszystkich aspektach inwestycji. Po pierwsze, nie kupimy na górce, bo po prostu ta cena nam się uśredni. Po drugie, przestaniemy płacić i wierzyć szamanom, którzy na podstawie kresek twierdzą, że potrafią przewidzieć, jak zachowa się wykres. Możecie tutaj równie dobrze korzystać z horoskopów i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyjdziecie na tym nawet lepiej. Po trzecie, regularne i stopniowe inwestowanie da nam czas na naukę. Moim zdaniem takie dobre poznanie danej spółki wymaga, no myślę tak około roku, śledzenia raportów i działań zarządu. Myślę, że z doświadczeniem ten czas można znacząco skrócić. Po czwarte, regularne inwestowanie pozwoli nam w taki intuicyjny sposób powoli budować dywersyfikację i odpowiednie wagi dla walorów w zależności od tego, jak mocno wierzymy w sukces danej firmy. Po piąte, wyrobimy sobie bardzo zdrowy nawyk regularnego odkładania pieniędzy, aby po prostu uzbierać na kolejną transzę inwestycji. Zmierzając powoli do końca tego podcastu, powiem, że to, co tu powiedziałem, absolutnie nie wyczerpuje całego tematu, a jest tylko pewnym zarysem tego, czym powinien kierować się rozsądny inwestor dywidendowy. Mam cichą nadzieję, że ten materiał uratuje przynajmniej jedną osobę przed jakąś głupią decyzją inwestycyjną. Pamiętajcie, że świat wokół nas jest bardzo złożony i każdy prosty i szybki sposób na zarobek będzie w 99% przypadków pułapką. Daj proszę znać, jak Ci się podobało i czy są jakieś tematy, które chciałbyś, żebym poruszył. Byłbym bardzo wdzięczny za komentarz z zasadami, którymi Ty się kierujesz w inwestowaniu, bo no serio, Wasze wypowiedzi pozwalają mi poszerzać moją wiedzę i czasami jestem aż w szoku, że udało mi się tu przyciągnąć takich doświadczonych inwestorów. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, aby nie przegapić żadnego materiału. Do usłyszenia niebawem. Cześć.